Bartłomiej Pawłowski. Bartek, no nie można być zadowolonym po takim meczu i trzeba otwarcie przyznać, że trochę na własne życzenie straciliśmy dzisiaj punkty w Gliwicach. Na pewno nie byliśmy dzisiaj zespołem, który dominował w tym spotkaniu. No, są takie spotkania, które ciężko jest wygrać i takie spotkania trzeba zremisować, jak padły takie słowa w szatni. Mieliśmy remis, ciężko wyszarpany gol, udawało nam się przez dłuższy czas tego spotkania utrzymać ten rezultat. No i szkoda tej końcówki, że mimo tego, że napór Piasta rósł z minuty na minutę, no to nie udało nam się dowieść tego bramkowego remisu do końca. No właśnie, w ogóle trzeba sobie powiedzieć, że ten początek spotkania na pewno nie wyglądał tak, jakbyście to planowali. Daliście się kompletnie zdominować Piastowi, oni strzelili bramkę, udało się, tak jak wspomniałeś, wyjść na remis, no ale druga połowa, niby zmiana ustawienia po to chyba, żeby zabezpieczyć tyły, a jednak kolejna głupio stracona bramka z naszej strony. No tak, co tu dużo na ten temat dyskutować na gorąco po meczu, no tak jak powiedziałaś. No nadzieliśmy się na nieźle prosperujący piłką dzisiaj Piast, nie potrafiliśmy im odpowiedzieć kontrolą tego spotkania z naszej strony. Trzeba było przede wszystkim ten rezultat dowieść do końca. Powiedz jeszcze, miałeś sytuację w tym spotkaniu, bo i strzały z dystansu i byłeś też w polu karnym, kiedy mogłeś skończyć piłkę i strzelić bramkę. Masz taki mały niedosyt po tym spotkaniu, że ta piłka nie wpadła do siatki? Na pewno tak, szkoda, że nie wpadła, tym bardziej, że mogła być to bramka dająca nam zwycięstwo. Na pewno duży niedosyt mam ze względu na przegrane spotkanie, nie tylko przez to, że nie wykorzystałem jakiejś sytuacji. Skoncentruję się szczególnie na wyniku zespołu. Dziękuję.